Oskar finałowy odcinek, moje gratulacje, pierwsze miejsce. Dziękuję. Jakie to jest uczucie wygrać tę złotą maskę? Dzień dobry, cześć, dziękuję bardzo. Jest to uczucie, które jeszcze ciężko mi opisać. Bardzo się cieszę, no tutaj jednak uczestnicy z takim doświadczeniem scenicznym, tak utalentowani. Udało mi się przebrnąć przez te 10 odcinków i jestem z siebie zadowolony i to chyba są takie uczucia, które mi towarzyszą. Po prostu jestem zadowolony, zrealizowałem plan, który założyłem sobie w głowie i cieszę się bardzo, że tak to się powiodło. Czyli ty wiedziałeś gdzieś tam z tyłu głowy, że wygrasz? Absolutnie nie. Ja przychodząc do tego programu absolutnie się na to nie nastawiałem, bo obawiałem się, że jeżeli będę miał taką presję wygrania, to nie będę czerpał tak naprawdę tego, co powinienem z tego programu, czyli wielu lekcji korzystnych, które przydadzą mi się w na mojej drodze muzycznej, jak i po prostu zabawy, no bo ten program jest wymagający, ale my tu mieliśmy kupę śmiechu, kupę zabawy, więc ja absolutnie nie nastawiałem się na to zwycięstwo. Zdarzyło się tak, że udało się wygrać, więc z tego się bardzo cieszę. Dokładnie, ale przed finałowym odcinkiem wygrałeś jeszcze 3 odcinki. Ja nie wiem, czy to jakiś rekord, ale po prostu widziałam komentarze, że wszyscy ciebie zachwalali i właśnie chcieli, żebyś z odcinka na odcinek wszystko wygrywał. Czy ciebie to dopingowało? No tak, zdecydowanie. Ja pochodzę z małego miasta i tam mam taką grupę wsparcia. Moja mama się śmieje, że kiedy występuję, to w Nowym na ulicy nie ma żadnego auta, bo wszyscy oglądają, siedzą przed telewizorami. Także mam taką grupę wsparcia i też widziałem po komentarzach moich odbiorców same miłe słowa i to mnie umacniało po prostu tutaj w tym programie, w programie i dawało mi takiego kopa motywacji. Chłopak z małego miasta w wielkim showbiznesowym świecie. Czy zdarzył się jednak hejt od twoich znajomych właśnie z twojego rodzinnego miasta? Nie, to absolutnie, jeżeli chodzi o moje rodzinne miasto, to właśnie wszyscy stoją za mną murem i dopingują, także nie zdarzyła mi się sytuacja, w której ktoś by mnie skrytykował. Wszyscy się cieszą po prostu, że mi się udaje i to jest super. A czy ty w ogóle czytasz negatywne komentarze? Czytam, bo to mnie uodparnia. I jeżeli jest to konstruktywna krytyka, to staram się wyciągnąć wnioski. Jeżeli jest to po prostu zwykły hejt, no to nara. I to jest słuszne podejście. Tutaj jeszcze powiedziałeś wcześniej, że przychodząc do tego programu wiedziałeś, że będziesz z większymi gwiazdami. Czy na przykład takie osoby jak Krzysztof Ibisz, który, wiecznie młody Krzysztof Ibisz, który tutaj jest w naszym show biznesie dość długo, czy te osoby cię trochę stresowały? Nie. Szczerze mówiąc nie, znaczy ja się obawiałem tego, jak te osoby mnie odbiorą w swoim gronie. Ja podchodziłem do nich jak po prostu do normalnych kolegów z pracy, z którymi będę spędzał najbliższe dni, miesiące. I przyjęli mnie bardzo dobrze, mieliśmy tutaj super atmosferę. Co do Krzysia, jeszcze jak byłem mały, oglądałem właśnie Krzysztofa, jak prowadził m.in. Wabank, Grę w ciemno, Kłamczucha i zawsze kojarzyłem go z postawy takiego właśnie pana prezentera w garniturze, pod krawatem. Okazuje się, że Krzysztof Ibisz ma... A teraz kumpel. Ma dystans do siebie taki, że ja mu go zazdroszczę i naprawdę... Zazdroszczę po prostu jego stylu bycia. Jurorzy, kolejny temat. Jak w ogóle oceniasz ich obiektywność w tym programie? No, to tak. Jurorzy mieli bardzo trudne zadanie, bo tak jak na przykład w Tańcu z Gwiazdami mogą przyznać punkty od 1 do 10, ale jakby mogą przyznać obojętnie jaką sumę punktów. Punkty przyznane jednemu uczestnikowi nie wykluczają możliwości dania tych punktów innemu. Tutaj niestety muszą poklasyfikować te punkty w zależności od tego, jak dany występ się podobał. Nie jest to trudne zadanie, bo wielokrotnie powtarzali, że było pełno dziesiątek albo pełno siódemek, same dobre występy. No niestety musieli to zrobić. Po prostu byli lepsi. Ja zawsze rady jurorów brałem sobie do serducha, wyciągałem wnioski, próbowałem wyciągać wnioski i to też właśnie jest taki świetny aspekt tego programu, że doświadczone osoby w branży mogą po prostu przekazać ci takie świetne lekcje na przyszłość. Między innymi Robert Janowski, który był w jury, był kiedyś po tej samej stronie co ty, czyli był uczestnikiem twojej twarzy. Czy ty widziałbyś siebie za stołem jurorskim? No powiem szczerze, że nie przyszło mi to jeszcze do głowy, ale ja bym się sprawdził wszędzie. w każdej możliwej chyba sferze, jaka istnieje, bo lubię sobie stawiać wyzwania i wysoką poprzeczkę, także chętnie sprawdziłbym się też w tej płaszczyźnie. To jak już Polsat, to może i Taniec z Gwiazdami. No i właśnie tu mamy mały mankament, bo jest to jedyny format, którego nie chciałbym się podejmować, szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o taniec, to tak jak wspomniałem, w programie była to dla mnie męczarnia, a jeżeli poszedłbym do programu stricte opartego na tańcu, to byłoby źle. Na scenie, kiedy wręczyli Ci czek na 100 000, powiedziałeś, że w życiu nie trzymałeś tak ogromnego siana. I tutaj moje pytanie, oczywiście przeznaczyłeś te pieniądze na szczytny cel, a gdybyś jednak dostał te pieniądze do siebie na konto, to na co byś je przeznaczył? No to na pewno zakupiłbym sobie sporo sprzętu, który umożliwiłby mi produkowanie własnej muzyki. Zabrałbym rodziców na wakacje i no, zainwestowałbym w siebie. Te pierwsze takie 100 000 to zainwestowałbym w siebie głównie. Czyli właśnie w coś, co pozwoliłoby mi się dalej rozwijać, tak jak właśnie sprzęt do produkcji. No, tyle.